Zodiakalny strzelcu, oto Twoje czytanie na maj 2024. Najpierw sprawdzę, jaka energia Cię prowadzi, a później poznamy więcej szczegółów, co Cię czeka, na czym warto się skupić. Zaraz zobaczymy, ale najpierw, kto Cię prowadzi, jaka energia. O, mamy to. Zaufanie. Wisznu, czyli w maju trzeba będzie zaufać w prowadzenie wszechświata, więc może na pierwszy rzut oka nie wszystko będzie się toczyło tak, jak sobie zaplanowałeś, zaplanowałaś, ale uwaga, pozwól, by się toczyło swoim naturalnym torem, a wtedy będzie dużo lepiej niż to zaplanowałeś, zaplanowałaś. Tutaj warto się wykazać zaufaniem do wszechświata i do swojego wyższego ja, bo my z poziomu ego nie mamy pełnego obrazu tego, co się wydarzy, tego, co się dzieje, a nasze wyższe ja tak. Więc zaufaj, że wszechświat ma dla Ciebie piękną niespodziankę, słyszę, i jeżeli masz czyste zamiary wypływające z miłości, a także chęci pomagania innym, to Twoja energia wzrośnie, wejdzie na wyższy poziom i zaczniesz manifestować piękne rzeczy. Jeżeli tutaj niektórzy z Was mają do czynienia z jakąś osobą i nie do końca wiecie, czy możecie jej ufać, to tutaj jest odpowiedź. Tak, ta osoba jest godna zaufania. Jeżeli wątpisz w to, że jesteś na właściwej ścieżce i na właściwej drodze w swoim życiu, to przestań wątpić, bo jesteś na właściwej drodze. Tutaj też taka wskazówka, żeby zaufać swojej intuicji i swoim przeczuciom co do ludzi, okoliczności, bo one będą bardzo trafne. To tyle z tej energii ogólnej, a teraz zobaczmy, co jeszcze potrzebuje wiedzieć strzelec na temat maja 2024. Jakieś mocne energie. O matko, karty lecą. No, będzie się działo, kochani. Będzie się działo i to dużo. Dobrze, zobaczmy. No tutaj, no właśnie, widzę taką wiadomość, że no niestety coś lub ktoś złamie Twoje serce w jakiś sposób. To może być w miłości, to może być w przyjaźni, w rodzinie, też może być w pracy, że ktoś coś obiecał, a potem nie zrobił tego. Bierz to, co z Tobą rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne i dla każdego to będzie troszkę coś innego, więc stąd ta karta zaufanie, bo no coś nie dzieje się po Twojej myśli. Jednak, tak jak już czułam wcześniej, to wszystko się rozwiąże dużo lepiej, niż byś to sama wymyśliła, tak? Bo to wydarzenie nie po Twojej myśli, to jest jakaś bardzo ważna lekcja. Lekcja odpuszczenia, lekcja jakiejś straty dla niektórych z Was, bo tutaj naprawdę mogą być różne sytuacje. Bardzo mi przykro, że trzeba będzie przejść taką lekcję, ale zaufaj. Zaufaj w to, że wszystko finalnie dobrze się rozwiąże. Bo tutaj ta burza w Twoim życiu jest też po to, żeby oczyścić energię w jakiś sposób i też, żeby oczyścić Twoje serce. Mamy tutaj kartę czwartej czakry, czyli właśnie czakry serca,
To jest czakra również powiązana z energią Archanioła Rafaela. No i właśnie twoje serce potrzebuje uzdrowienia. I ta sytuacja też ci to pokaże, no i też twoje serce będzie potrzebowało uzdrowienia z tej sytuacji, która dzieje się w maju. Jednak to jest coś takiego, co na początku oczywiście może być trudne. Możesz nie chcieć, żeby takie rzeczy się działy, ale to otwiera nowy etap w twoim życiu. Coś się musi skończyć, żeby ten nowy etap mógł się zacząć i właśnie dlatego trzeba głęboko zaufać w to, że wszechświat wie, co robi. Twoje wyższe ja wie, co robi, bo z perspektywy czasu później ty zrozumiesz, że no tak się miało wydarzyć i tak jest dobrze, nawet jeżeli w trakcie, jak to się dzieje, czujesz wielki smutek. Tutaj po tym wydarzeniu, po uzdrowieniu serca, rozpoczynasz jakąś nową podróż, jakiś nowy etap w swoim życiu. Dla niektórych z was to może być podróż fizyczna, ale nie musi, bo tutaj mamy też ścieżkę świątyni, więc dla większości z was to jest podróż mentalna. Zaakceptowanie jakiejś straty, zaakceptowanie jakiejś zmiany głęboko w sercu. Może niektórzy z was musieli wyjechać za pracą czy za rodziną w inne miejsce i drugą część swojej rodziny zostawiacie w innym miejscu. To też jest bolesne, no ale trzeba wyruszyć w tę podróż dla własnego dobra i rozwoju. Też widzę taką tutaj wiadomość i wielu z was wyruszy w świat, bo mamy kartę świata, ale to też mi pokazuje, że ta podróż mentalna otworzy przed tobą zupełnie nowy świat, zupełnie nową perspektywę, zupełnie nowe możliwości i właśnie dlatego w trakcie tego procesu potem zrozumiesz, dlaczego stało się to, co się stało. To jest bardzo ważne, żeby to w sobie zaakceptować. Będzie intensywnie, także warto odpoczywać, warto medytować. Bardzo polecam moją medytację z energią czakry serca, zwłaszcza jeżeli dzieje się coś, co tutaj spowoduje, że to serce będzie troszkę bolało albo nawet mocno bolało, bo to dla każdego będzie trochę inaczej. Więc jeśli chcesz skorzystać z tej medytacji, to ona będzie zalinkowana na koniec tego filmu. I tak, tutaj mówiłam, że widzę nowy etap, jakieś podróże, jakiś nowy świat, nowe możliwości i to będą dla wielu z was możliwości finansowe, bo mamy tutaj kartę mężczyzny trzymającego pieniądze. To jest energia męska, więc energia aktywna, więc tutaj w tych sprawach finansowych coś się dla ciebie otworzy i będziesz działać bardzo aktywnie i też słyszę, że dlatego też trzeba będzie szybko uzdrowić serce, w cudzysłowie, jakby nie będziesz mieć wyjścia. Trzeba będzie przytulić siebie, zaopiekować się sobą i swoim sercem, ale potem trzeba będzie szybko ruszyć, żeby nie zaniechać, nie stracić tej okazji, jeżeli chodzi o finanse i dobrobyt. Więc widzę, że tutaj strzelcu jest bardzo intensywnie, ale poradzisz sobie. Zobaczmy jeszcze kolejne wiadomości, bo czuję, że jeszcze idą wiadomości dla strzelca. No bardzo intensywny będzie maj dla was. Wow, kobieta z pieniędzmi, niesamowite. Także tutaj będziesz i aktywnie działać na rzecz poprawy swojej sytuacji finansowej, ale także otrzymasz różne dary, będziesz przyjmować obfitość. Dla tych z was, którzy są w relacji, to widzę
też taką historię, że macie wspólny biznes i pięknie razem kreujecie swoją obfitość. Dla innych widzę tutaj współpracę z kimś majętnym albo właśnie z kimś, kto potrafi kreować obfitość i to ci bardzo pomoże, strzelcu. Tutaj też mamy kartę piątej czakry, także wielu z Was pracuje głosem albo przemawia do ludzi, tak tutaj widzę, więc ta ścieżka bardzo będzie się rozwijać i poprawi Wasze finanse. Jeśli to nie jest o Tobie, to warto wyrażać swoją prawdę, jeżeli chodzi o ścieżkę zawodową, to Ci przyniesie rozwój, ale też widzę w życiu osobistym, warto wyrażać swoją prawdę i warto też porozmawiać z kimś o tej trudnej sytuacji, którą przeżywasz w maju, bo to pomoże Ci się oczyścić, to pomoże Ci, o, ruszyłam kamerą aż, ta sytuacja dla wielu z Was zatrzęsie trochę Waszym światem, więc nie trzymaj tego w środku, strzelcu, nie myśl, że a, dam sobie radę, nic nikomu nie powiem, będę trzymać, bo wtedy troszkę możesz się rozpaść. Poszukaj pomocy, poszukaj wsparcia, żeby uzdrowić swoje serce. Widzę, że to tutaj się uda, bo tu są takie szybkie i mocne energie, że tak jakby no, cały czas słyszę, nie będziesz mieć wyjścia, trzeba będzie ruszyć dalej i iść dalej i zaufać w to, że wszystko się dzieje tak, jak ma się dziać i nic nie dzieje się bez przyczyny. Także naprawdę zaufaj, chociaż może być momentami trudno, a otworzy się przed Tobą nowy, piękny etap. Zodiakalny strzelcu. Jeśli jeszcze nie widziałeś swojego czytania na kwiecień, to link do niego jest w opisie. A jeśli chcesz mieć szerszy obraz tego, co Cię czeka, to można zamówić u mnie czytanie prywatne. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego. Masz też szansę wygrać takie czytanie. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Zapraszam Cię na medytację z energią czakry serca. To pomoże Ci ją zharmonizować i poczuć się lepiej w trudnym okresie. Ten film pojawia się na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.